fotografia pojawiła się gdzieś w okolicach szkoły średniej w moim przypadku, ale chciałbym podkreślić, że plastyką zajmuję się faktycznie od zawsze, czy od dzieciństwa. Wcześniej bawiłem się grafiką, klasycznymi technikami takimi jak aquaforte czy aquatinta, czyli grafika warsztatowa w metalu. A fotografię odkryłem no właśnie w okolicach szkoły średniej, początku studiów, przeszła trochę później. No ale to jakby jest kontynuacją moich zainteresowań, moich pasji, które zawsze się koło plastyki... Ja nawet pamiętam fotografię, które jako dziecko robiłem przy pomocy takiego małego aparaciku, który się nazywał Lomo, który dał później nazwę specjalnemu nurtowi fotograficznemu, czyli lomografii. Ten aparat Lomo to był produkcji radzieckiej, taka zabawka w sumie fotograficzna, którą robiłem zdjęcia po tym, jak dostałem go na komunię, więc takie zdjęcia pamiętam już z mojej przeszłości. A później było w swojej fazy, to też łączyło się z odkrywaniem nowych sprzętów fotograficznych, nowych technologii. Konkretnego zdjęcia nie pamiętam, które by może sprawiło mi jakąś szczególną radość czy pamięć w mojej głowie, ale pamiętam może etapy nauki, o których często dochodziłem sam. Pamiętam, jak ucząc się fotografii, zacząłem robić zdjęcia przy pomocy aparatu marki Zenit, również produkcji radzieckiej. Aparatu, który w gruncie rzeczy wychował fotograficznie 3/4 fotografów w Polsce, i tych profesjonalnych, i tych amatorskich. Więc kiedy pożyczyłem taki aparat marki Zenit i robiłem pierwsze zdjęcia, było to w Lidzbarku Wermińskim, gdzie mieszkali moi dziadkowie, to udałem się z tym aparatem nad rzekę. Tam jest rzeka, która nazywa się Symsarna. I tam robiłem zdjęcia i byłem strasznie podniecony tym faktem, ponieważ to była taka późna zima, początek jakby przedwiośnia. Ta rzeka, rzeki na Warmii są takie dość efektowne, przypominają trochę rzeki górskie, tam są duże spady wysokości, więc to ciekawie plastycznie wyglądało. Duże kamienie, to duże spady wody. Ten topniejący śnieg, ja w tym wszystkim oszalały fotografujący, po raz pierwszy kontrolujący głębi ostrości. Wcześniej nie fotografowałem takimi aparatami, gdzie głębi ostrości się w ogóle można było operować w sposób no, jakiś bardziej twórczy. No bo fotografowałem właśnie jakimiś kompakcikami, albo chociażby tym Lomo. No i straszliwie podniecony wykonałem całą rolkę filmu, czyli jest to 6-klatkową. No i potem oczywiście dni czy od tego minęły, które myślałem, co na tych zdjęciach będzie i widziałem te obrazy w oczach wyobraźni, pamięci. A następnie wyjmując film, całkowicie go podarłem, ponieważ nie przycisnąłem właściwego przycisku do tego, ażeby zwolnić po prostu pewne zębatki, które utrzymywały film w tym aparacie, więc zwijając film go jednocześnie podarłem, więc nigdy tych zdjęć nie zobaczyłem. Więc być może są to takie zdjęcia, które cały czas są w mojej głowie, w mojej pamięci. Czy to było wyzwanie? Nie wiem. Porażka? Być może, ale przynajmniej coś się pamięta i być może właśnie są pewne zdjęcia, które stoją w głowie. Nie muszą nawet być efektem rzeczowym, zdjęciowym. Co nie zmienia faktu oczywiście, że to była straszna wtopa i żal. Mówi się o tym, że do fotografii portretowej trzeba dorosnąć, że to człowiek dochodzi do tego z czasem. No faktycznie, nie robiłem zdjęć portretowych od samego początku. Nie mówię, że musiało minąć bardzo wiele lat. Ja zacząłem portrety robić, nie wiem, po kilku, pięciu, czterech może latach fotografowania no, innych rzeczy. Znaczy, fotografowałem ludzi oczywiście już i wcześniej, ale może zacząłem podchodzić do fotografii portretowej w sposób poważniejszy rzeczywiście po paru latach. Może w momencie, kiedy lepszy sprzęt ogarnąłem, zacząłem po prostu lepiej nad tym sprzętem, ten sprzęt kontrolować, może trochę dojrzałem wewnętrznie, zacząłem na tych moich modeli patrzeć troszeczkę inaczej. Rzeczywiście to nie przyszło od razu. Uważam, że to są kwestie bardzo osobiste.
że każdy fotografujący ma swój kod dostępu do fotografowanego, do modela, jak brzydko mówiąc, do tego człowieka, do którego chce sfotografować. Oczywiście mówi się często o tym, że lepiej znać człowieka, którego się fotografuje, portretuje, no bo wtedy ten człowiek nie udaje przed obiektywem. Tworzy się coś w rodzaju chemii takiej pomiędzy dwoma osobami. Ja rzeczywiście niejednokrotnie robiąc sesje, przygotowując jakieś sesje fotograficzne, umawiałem się wcześniej z modelkami, bo najczęściej jednak to były fotografie kobiet. No i próbowałem poznać przynajmniej, porozmawiać, żeby nie było to takie suche, szybkie, błyskawiczne podejście. Ale można różnie. Niektórzy fotografowie cenią sobie właśnie improwizację, zaskoczenie. Więc tutaj nie zawsze tak to wygląda, że to daje jakiś taki momentalny skutek. Niektórzy nawet uważają, że takie fotografie osób, których bardzo dobrze się zna, wychodzą gorzej. Co charakterystyczne jest to, że często fotografowie nie fotografują, nie portretują swoich najbliższych. Zauważyłem taką tendencję, że nie widzę zdjęć matek, ojców, braci, sióstr. Też jest to ciekawe zjawisko, ale też coś takiego zaobserwowałem. Ale oczywiście lepiej coś wiedzieć o tym, kogo się fotografuje, przynajmniej w moim odczuciu. No tutaj znowu ważna jest ta interakcja pomiędzy osobą, która fotografuje i osobą, która jest fotografowana, przynajmniej w moim odczuciu. Znowu tak naprawdę są różne filozofie i różne podejścia, każdy ma troszkę inaczej. No, zdaje mi się, że przy fotografii tego typu, przy akcie, no, istotne jest zaufanie, które powinno być pomiędzy tymi dwoma osobami, a zwłaszcza to zaufanie powinno być w osobie, która jest fotografowana, no bo ona siłą rzeczy ukazuje swoją intymność. Więc ten taki element poczucia bezpieczeństwa przez fotografa w stosunku do fotografującego musi być zapewniony w moim odczuciu. To jest chyba najważniejsze w tym ujęciu. Tak, oczywiście. To często się zdarza w tego typu fotografii. To są bardzo delikatne sfery. Tym bardziej, jeżeli pojawia się element jakiś osobisty, to też nierzadko co się zdarza w tym świecie fotografów i fotografujących i fotografowanych. Ale tak, jasne, że tak. To się zdarza. Się dziesiątki takich osób. My już działamy 10 lat i w gruncie rzeczy cała nasza działalność i te wszystkie lata polegają na tym, że pojawiają się osoby, które zachwycają. Niektórzy dłużej, niektórzy krócej pozostają w naszych szeregach, niektórzy są od wielu, wielu lat już z nami. No i chyba na tym polega fenomen toruńskich spacerów fotograficznych, że wrażliwość odkrywana jest w ciągu tych spotkań, że osoby potrafią zachwycić, no, teoretycznie właśnie amatorzy zachwycają, ale pytanie, kim jest amator dzisiaj w fotografii? To ja nie chciałbym tak szeregować i tutaj podkreślać tego, że tutaj ktoś został odkryty, ktoś to docenił. TSF zawsze był taką bardzo demokratyczną strukturą. Wzajemnie się, moim zdaniem, inspirujemy i wzajemnie potrafimy oczywiście cały czas zaskakiwać i to jest dobre. Kiedy to się wszystko zaczynało, kiedy ten cały szał upowszechnienia fotografii rzeczywiście nabrał tempa, to było takie zjawisko dość fajne, że rzeczywiście pojawiło się dużo osób, które tak były odkrywane w fakcie tego, że nagle dostały do ręki tanie, szybkie technologie, których łatwo mogły się nauczyć. I przez to rzeczywiście często wrażliwe dusze, które wcześniej może w tej fotografii nie istniały, ponieważ były pewne bariery technologiczne, których nie potrafiły przebrnąć, nagle się właśnie w tej fotografii odnalazły i potrafiły się zachwycać i zadziwiać. Zresztą cały czas tak się zdarza,
że to jest pozytyw tego postępu technologicznego, jeżeli nazwać to w ogóle postępem, tego upowszechnienia fotografii, faktu, że każdy praktycznie teraz jest fotografującym czy fotografem. To jest pozytyw i oczywiście to ma duże znaczenie, ale z drugiej strony no, upowszechnienie, popularyzacja, potanienie to grozi pauperyzacją. To grozi tym, że ta fotografia staje się po prostu zbyt zwykła, zbyt łatwa. To, co jest łatwe, co jest zbyt tanie, to też mnie się to po prostu szanuje, obawiam się. Jesteśmy otoczeni obrazami nieustannie. Właściwie budząc się rano, otwierając ten przysłowiowy internet w naszej komórce czy w komputerze, natychmiast opada nas po prostu multum obrazków. Wychodząc na ulicę, opada nas 1000 obrazów w najróżniejszych sytuacjach. Te obrazy zawsze praktycznie są jednakie, czyli komercyjne, wykorzystujące bardzo oczywiste klisze, nasze przyzwyczajenia, nasze jakieś potrzeby zaspokajają. No i w tym wszystkim problem polega na tym, że ta fotografia, która wymaga pewnego pochylenia się, pewnego rodzaju refleksji czy wrażliwości u odbiorcy, no staje się, jak gdyby obawiam się, troszeczkę mniej zauważalna, ginie po prostu w tym mrowiu obrazków, w tym hałasie fotografii komercyjnej, użytkowej. I to jest pewien problem, bo to widzę też po zdjęciach, jakie w tym momencie no, są w ogóle w obiegu. Nawet w tej fotografii, można by powiedzieć, no, bardziej profesjonalnej, no, to ma wpływ. To nie jest tak, że to jest bezstratne. Ta komercja nas ogarniająca musi też wpływać na fotografię sensu stricte, tak, tą właściwą, tak powiedział. Oczywiście może ta fotografia gdyby odbierać te sygnały i komentować te zjawiska w jakiś sposób krytyczny. Gorzej, że czasami albo nawet coraz częściej jest tak, że ta fotografia właśnie ta celebrycko-instagramowo-użytkowa no deprecjonuje po prostu fotografię tą, która pokazuje wrażliwość i tego bym nie chciał, to mi się nie podoba. Myślę, że tak, rzeczywiście przez te kilka lat się dużo zmieniło. Inna sprawa, że przez te kilka lat my się przyzwyczailiśmy do cyfrowego, jeszcze bardziej przyzwyczailiśmy do cyfrowego kontaktu w ogóle z fotografią. Każdy kolejny rok oddala nas od takiego fizycznego kontaktu z fotografią, jako na przykład odbitką, bo w gruncie rzeczy to warto by było jakoś celebrować, a my właściwie codziennie mamy dostęp do ekranów, prawda, różnego typu i to też wypacza nasz ogląd na temat fotografii. Tak, myślę, że oczywiście technika idzie naprzód i pewne tutaj postępy są po stronie fotografii cyfrowej. Ja nadal oczywiście fotografią analogową się zajmuję. Być może z każdym rokiem jest tych mojej fotografii analogowej nieco mniej. Siłą rzeczy, bo tak się ten świat zmienia. Oczywiście zawsze pozostaje ten margines, ta różnica pomiędzy odbitką zrobioną na cyfrze i tą zrobioną w analogu, zwłaszcza przy większym formacie, średnim albo wielkim. Te różnice są zauważalne dla człowieka, który się tą fotografią na co dzień zajmuje. Chociaż w sumie z perspektywy, jak na to patrzę, to z czasem największe znaczenie ma jednak emocja, co łączyło się po prostu z daną fotografią, jak ta fotografia została uchwycona. Technika tak naprawdę ma coraz mniejsze znaczenie z biegiem upływu czasu, przynajmniej dla mnie. Ja coraz bardziej emocjonalnie podchodzę do fotografii z roku na rok, a coraz mniej technicznie. Postprodukcja zdjęcia jest czasami udręką, kiedy trwa zbyt długo, a ja mam taką tendencję do tego, żeby długo nad konkretnym kadrem, tak powiem, siedzieć i dłubać. Więc potrafi ona męczyć. Tym bardziej, że w moim przypadku musi minąć kilka dni, żebym ja miał taki jakiś ogląd bardziej zdystansowany do tego, co zrobiłem. Że musi minąć co najmniej dzień, żebym ja spojrzał na ten efekt finalny i zdecydował, czy rzeczywiście tak, czy jeszcze coś dalej z tym robię, albo w ogóle odrzucam ten kadr.
Czy dla mnie postprodukcja jest przedłużeniem tego, co ja robię podczas aktu fotografowania, bo potrafię podczas tej postprodukcji tak samo zapomnieć o świecie, jak i zapominam o świecie, kiedy robię zdjęcia. To jest zresztą chyba najmilszy element tej pasji, kiedy fotografując, rzadziej faktycznie przy postprodukcji to ma miejsce, zapominam po prostu o tym, co się dzieje dookoła, zapominam, że nie wiem, muszę zjeść, muszę odpocząć, muszę iść spać, bo czasami to się przedłuża, no zwłaszcza postprodukcja do późnych godzin nocnych, no to chyba znaczy, że to jest właśnie pasja.